Dzień dobry Szacho Polsko. Witam serdecznie na kolejnej odsłonie z cyklu perełki Title Tuesday, czyli partie, które udało mi się wygrać, czasami zremisować, a czasami nawet pokażę przegrane, ale bardzo interesujące partie z silnymi zawodnikami. Dzisiaj będzie partia z Dimitrijem Andrejkinem, zawodnikiem, który w ostatnich trzech latach miał największą po Hikarym liczbę zwycięstw w turniejach Title Tuesday, także bardzo silny arcymistrz posiadający ranking w blicu FIDE kiedyś prawie 2900. Także no, nie był to na pewno łatwy pojedynek. Mam nadzieję, że wam się ten film spodoba. Jeżeli tak będzie, to pamiętajcie zostawić kciuka w górę pod filmem no i jakiś komentarz chwalący czy też Mieszającym jest z błotem, co tylko tam myślicie, możecie napisać pod filmem. Każdy feedback będzie dla mnie cenny. Też zostawcie suba i dzwoneczek, jeżeli chcecie oglądać kolejne tego typu materiały. Grałem kolorem białym, więc nie będzie dla Was zaskoczeniem, że London System został zagrany. O ile w partiach klasycznych Londona praktycznie w ogóle nie gram, to jednak przez to, że no, moja wiedza debiutowa jest dość uboga, także w blicu kiedy nie można marnować niepotrzebnie czasu, właśnie dlatego gram London System, żeby, żeby po prostu z automatu część ruchów zrobić i potem po prostu sobie grać w szachy. Nawet jeżeli nie ma jakiejś przewagi, a na ogół nie ma, to przynajmniej sobie gramy w szachy i nie ma tutaj jakichś takich, nie wiadomo jakich tasiemców teoretycznych. Przeciwnik wymienił w debiucie gońca na d6 i zrobił sobie dublaki. Zdublowane pionki często są słabością, ale chyba jeszcze częściej tą słabością nie są. I tutaj te pionki na pewno do słabych nie należą, gdyż Andrejkin sobie tak naprawdę zwiększył liczbę pionów w centrum i jak widzicie nawet zagran c4, żeby tego piona zdublowanego od razu mu wymienić. No Prędzej czy później te pionki muszą się wymienić. Ruch a4 zagrany często, jeżeli coś stoi na tych polach to właśnie bandowe pionki idą w ruch. Czy to białe, czy czarne, czy tu stoi skoczek, czy pionek. To ja w ten sposób mogę albo przegonić jakąś figurę, gdyby tu stała na B6, albo proponować wymianę i uruchomić sobie wieżę na bandowej linii. Także tego typu ruchy są jak najbardziej w porządku. W końcu zbił mi na C4. Tego skoczka przerzucił na G6 po to, żeby kiedyś tam może zaglądać wspólnie z gońcem. Może kiedyś skoczek na 4 na G5 pójdzie, hetman tutaj odbije i jakiś atak. Może czarne czasami skonstruują, ale tutaj nie daje po prostu na to czasu. Chcę wymienić tutaj hetmany, przeciwnik się na to zgadza, nie za bardzo miał wybór. I moja pozycja jest tutaj po prostu odrobinę, przyjemniejsza. Widzimy też, że mam pół minuty więcej. Dlaczego ta pozycja jest przyjemniejsza? No przede wszystkim dlatego, że stoję ciut wyżej. Widzimy, że mam dwa pionki na. Czwartej linii, podczas gdy przeciwnik ma dwa piony na szóstej linii, jego goniec rzeczywiście trzeba mu to oddać. Stoi całkiem dobrze, ale te pionki na białych polach. No, rzadko kiedy chcemy ustawiać je właśnie na białych polach, kiedy mamy biało polowego gońca, bo wtedy czarne pola czasami są osłabione. No, i właśnie tutaj już pierwszy tego dowód. Skoczek na D6 patrzy również, czasami na A7. Jeżeli na przykład zdecyduje się tutaj wymienić najpierw wieżę, więc gra Goniec c6, no ale skoczek na d6 właśnie się pakuje i wieża na c7, no nie bardzo może iść, bo zagram na przykład ruch b4. I popatrzcie, goniec nie bardzo może stąd odchodzić, bo wieża na C7 wisi. A ta wieża z C7 też nie ma gdzie odejść, bo pole B7 i C8 jest przez skoczka z D6 zabrane, więc nie za bardzo ma ratunek przed ruchem B5. Więc wieża chodzi z linii y, C. Skoczek E5 tutaj za wcześnie trochę zagrałem. Należało zagrać B4 i wyjaśnić sytuację z tym gońcem na polu C6, gdyż linia C to jest jedyna otwarta linia, na szachownicy, no i jak są otwarte linie to oczywiście na otwarte linie chcemy wieżami i hetmanami czasami wchodzić, no w tym przypadku hetmanów nie ma wieżę, wieżę mam na linii C, no ale co mi z otwartej linii jeżeli gońc na C6 tak skutecznie ją blokuje także należało zagrać B4, B5 zdobywając po pierwsze yy, znowu trochę przestrzeni po drugie perspektywy wyjścia na C7 wyglądałoby bardzo Smakowicie, więc należało po prostu To B4, B, B5 zagrać Sorry Pozycja mi przeskoczyła Także Jeszcze raz idziemy Do tej sytuacji Mam nadzieję, że końcowa pozycja Nie zdradziła za dużo Skoczek E5 po wybiciu Ja, ja tu przede wszystkim chciałem Czarne pola skontrolować To co wam mówiłem Jest biało polowy goniec Pola są osłabione czarne, przez to że czarne pionki są na białych polach. Także skoczek poszedł na D5. Ta placówka za bardzo mnie nie boli, bo zawsze mogę zagrać E4 albo gońcem tutaj zbić. Przeciwnik poszedł na B4, wieża C4, A5. Tutaj trochę właśnie kontrolę straciłem nad tą pozycją, aczkolwiek dalej muszę tutaj stać lepiej. Dlatego że po prostu ten skoczek na D6 jest bardzo taką figurą. Aktywną, no i nieprzyjemną też dla przeciwnika, nie ma jakiej wymienić. To, co jest na korzyść przeciwnika, to fakt, że ma tutaj trzy piony, a ja mam tylko dwa. I owszem, ja mam przewagę na, dru na drugim skrzydle, ale ważniejsza jest przewaga pionowa na skrzydle, gdzie nie znajdują się króle, ponieważ tam wyrobienie wolniaka jest dużo prostsze i ten wolniak jest dużo groźniejszy, bo w końcówkach często najlepiej blokującą figurą wolnego piona jest po prostu król. I tutaj mój król pionka na skrzydle Hetmańskim no, raczej zablokować nie będzie mógł. Także H6, zrobienie lufcika. No ja zajmuję drugą wieżą linię D. G3 zagrane po to, że chcę zagrać E4 i nie chcę mu tutaj skoczka wpuszczać na F4, żeby on nie patrzył mi na E2, nie patrzył na H3. Więc G3 zagrane. Skoczek przegoniony, więc jest jakiś sukces. Nie bije oczywiście tego piona tutaj żeby mu nie uruchomić kolejnego piona i te wieże wtedy by wzorowo stały za dwoma pionami więc zmuszam go do zbicia na A4 tracę pionka na B2 ale zaraz odbijam pionka na A5 i pionek na C lepiej żeby pionek C był dla mnie wolny niż na przykład pionek A bo do pionka C właśnie będę miał w razie czego bliżej królem żeby zablokować również gdyby wieże wszystkie się wymieniły to ten skoczek no, łatwiej mu kontrolować Piona C i jednocześnie wtedy może atakować skrzydło królewskie. Gdyby pionek był na A, to by musiał skoczka gdzieś tutaj wycofać i wtedy ten skoczek do skrzydła królewskiego miałby daleko. Więc z tych wszystkich względów bardziej mi się opłacało w ten sposób wymienić pionki i zostawić mu wolniaka C. Tutaj dodatkowo wieża wpada na siódmą linię. Skoczkiem nie bardzo chciał odchodzić, gdyż pionek na F7 po prostu wisiał, więc tutaj mam super aktywność. Nie może się ruszyć skoczkiem, bo tu mu wisi, bo tu mu wisi. Skoczek na desze się z prawdziwym utrapieniem, i to jak powinien walczyć z tym skoczkiem, to coś zrobić z pionkiem z E5. No i to właśnie próbuje robić stąd wieża A8, żeby pójść na A5 i tego piona zaatakować, ale zagram oczywiście F4. Ciężko mu tutaj te piony ruszyć. Tutaj gram oczywiście z remisem w kieszeni w tej pozycji, nie da się przegrać, mógłbym stać w miejscu praktycznie i widzimy, że tutaj wszystko ładnie się broni, prawda? Król broni tych dwóch pionów, skoczek broni piona na E4, pion na E5 jest broniony, a czarne na przykład tego w ogóle nie są w stanie ruszyć. No ale tu oczywiście gram tę pozycję na wygraną, mam jeszcze dużo lepszy czas, więc w blitzu taką pozycję czarnymi, drodzy widzowie, bardzo ciężko obronić, bo nie ma żadnej kontry Przeciwnik jeszcze zagrał H5, bo chce wziąć pionka na H3, powymieniać trochę materiał, licząc na to, że powstanie końcówka, kiedyś może wieża skoczek na wieża, która nie tylko jest remisowa, ale też jest bardzo prosta do zremisowania nawet na krótkim czasie. O ile wieża gońc na wieżę, to wielokrotnie ta pozycja jest przegrywana przez stronę słabszą, mimo że to jest teoretyczny remis, tak wieża skoczek na wieża no jest bardzo proste w obronie. Ja tego pionka nie chcę mu tutaj na H3 oddać, i można powiedzieć, wymusiłem taki słaby ruch, skoczek G6. Teraz już wchodzę na G5 i chcę wejść na F6. Wcześniej na F6 nie za bardzo chciałem wchodzić, bo zawsze dostałbym szacha na G8, który tego króla z F6 po prostu był odrzucał z powrotem na G5 i żadnego progresu nie, nie mógłbym zrobić. Tu natomiast, jak wejdę na G5, no to król przeciwnika będzie po prostu w siatce matowej. Pionek na F7 wzięty, skoczek na G6 wzięty. Pozycja oczywiście jest od razu wygrana. Przeciwnik, nie wiem szczerze mówiąc, po co to grał, bo mam tutaj 17 sekund. No, powierza G7 dopiero się tutaj poddał. Party internetowe można czasami zagrać do końca, bo można liczyć na rozłączenie internetu przez przeciwnika zresztą tutaj muszę dodać, że z Andrejkinem jeszcze miałem inną wygraną partię na Title Tuesday ale tam po prostu w ciut przyjemniejszej dla mnie pozycji właśnie rozłączył mu się internet i wygrałem w ten sposób więc no, takiej partii nie będę wam pokazywać może tutaj Andrejkin liczył właśnie, że to mi internet się rozłączy także wygrana z bardzo silnym arcymistrzem Rosyjskim na pewno cieszyła drodzy widzowie. Mam nadzieję, że Wam też analiza taka pobieżna, ale mimo wszystko analiza się podobała. Jeżeli tak, to przypomnę, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę pod filmem, zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego jakimś cudem nie zrobiliście, zostawicie też jakiś komentarz mówiący co byście chcieli zobaczyć. Ci, którzy znają moje dokonania na Title Tuesday, to może macie jakieś upatrzone partie. Które chcielibyście, żebym przeanalizował. Mogą być nawet te przegrane. Także zachęcam do wszelkiego rodzaju komentarzy. No i zapraszam na kolejne materiały z cyklu Perełki w Title Tuesday. Do zobaczenia.